Co za gość? O książkach i I nie nie tylko w tylko. bibliotece. Epizod szósty. Adam. No to spokojnie. Oddech. 10, 9, 8. Tak, nazywam się Adam Ibera, jestem malarzem. Skończyłem kierunek graficzny, ale od 7 lat ponad zajmuję się tylko i wyłącznie malarstwem. Choć ostatnio udało mi się wrócić do grafiki i mam nadzieję ten temat rozwijać, bo już widzę, że mnie ten temat bardzo wciągnął, tak jak już kiedyś. I zobaczymy, co z tego będzie. To czy to? Ranny ptaszek czy nocny Marek? Ja? Myślę, że nawet może być bardziej ranny Marek. Cały czas poszczelony. Ja lubię się wysypiać. 8 godzin potrzebuję, co ostatnimi czasy jest nierealne po prostu. Nie, zdecydowanie ani nocny Marek, ani ranny ptaszek, tak naprawdę. Ale ranny Marek jest po prostu idealny. To tak z naciskiem na ranny. Ale z musu, prawda? Ma zranienie. No właśnie. Dali czy Picasso? Dali ewidentnie. Z uwagi może też na to, że pierwszy się wkradł i już zajął miejsce. Ciężko ich porównywać, ale jeden i drugi jest fenomenalny. Tutaj nie ma co, tego rozgryzać. Ale ewidentnie Dali mi wcześniej wszedł w głowę, już na etapie rozwoju na nastolatka, więc zaszył się. Ciężko mi nawet w tym momencie przez to powiedzieć dlaczego. Zajął miejsce po prostu. Pałka czy zapałka? Dobre pytanie. Muszę zrozumieć. To pytanie nie ma sensu. Jedno i ono nie musi mieć sensu. Jedno i drugie, ale dobre do rozbicia. Muszę powiedzieć, że bardzo dobry pomysł. Jedno i drugie. Jedno i drugie się przyda. W zależności od potrzeby. Eksperyment czy utarta ścieżka? Zawsze eksperyment musi być. Ale najlepiej go przemaskować utartą ścieżką. Żeby wszyscy myśleli, że wiesz, o co chodzi. Że panujesz na sytuację. No. Dobra mina do gry. Sprytnie. Dzieło czy proces? Myślę, że w ułożeniu po kolei. Proces, dzieło i potem kolejne. Po rozgrzewce. Twoje trzy mocne strony. Nad tym pracuję i tu mam, zauważyłem ostatnimi czasy dość duży problem. Jak to w rachunku sumienia Dominikanów, czy kochasz siebie? I to jest dobre pytanie. Jak się tak człowiek zastanowi, to strasznie dużo znajduje negatywnych cech, strasznie dużo znajduje problemów, rzeczy, które trzeba zmienić, ale no, gdzieś te pozytywne są niezauważone albo przykrywane przez to. Pozytywne cechy. Potrafię się cieszyć wszystkim. Tak naprawdę w każdej sytuacji staram się odnaleźć coś dobrego, coś, co mnie podbuduje duchowo, bo to uważam za podstawę absolutną funkcjonowania w ogóle organizmu i świata. Jak człowiek jest mocny duchowo, jest w stanie cokolwiek zdziałać, jest w stanie funkcjonować po prostu. Druga cecha. Jestem zawzięty. Jak się staram coś zrobić, to staram się jak najlepiej i to mnie zawsze wszyscy dookoła pytają, że za dokładnie, że to już jest, że to jest przesadzone. Perfekcjonista. Został już ten obraz, bo już go spieprzysz. I bardzo często tak się kończy temat oceny mojej żony. To jest dla mnie bezcenne wręcz, bo bez jej takiego suchego podejścia, jak ją proszę, żeby mi oceniła w trakcie pracy, co jest grane, to bym stracił rachubę. Trzecia cecha, nie wiem. Staram się. Staram się nie być byle jaki. Może tak. Różnie mam siły, różnie mam energii z uwagi na zdrowie, ale staram się wykorzystać to wtedy, kiedy mam siłę i czasem się zawziąć, nawet jak tej siły nie mam. Może te trzy cechy. Tej krytyki jest na tyle dużo, że nie ma swobody rozwojowej i ma... Tak. Człowiek nie może być sobą tak naprawdę. Nie można podchwycić czegoś, co jest jego dobrą stroną, żeby to rozwinąć, przyjrzeć się temu, tylko jest od razu banowane, bo nie pasuje do tego, co wszyscy mają i wszyscy muszą być identyczni.
się to skojarzyło z taką grafiką czy rysunkiem ołówka, którego zaprowadził patyka czy ołówka, już nie pamiętam. Kawałek drewna zaprowadził ojciec do szkoły, a nauczyciel był strugaczką, a w ławkach siedziały zastrugane ołówki, wszystkie były identyczne. Książka dla dzieci, która cię ostatnio zachwyciła. Banda Czarnej Froty. No po prostu... Justyna Bednarek. To jest chyba nawet lektura. No przyznam się szczerze, że no, rozpłynąłem się nad tym. Genialne. Ja nie wiem, czy mnie bardziej wciągnęła niż czyjego. Szczerze mówiąc. Moja żona ma na szczęście... Dobrze dzielimy obowiązki, bo ja w pewnych tematach dobrze mi idą, dobrze się w nich czuję, ale ona też ma zacięcie do innych i wyszukiwanie książek ewidentnie to jest jej dobra strona. I bardzo dużo, mamy cały regał po prostu książek dla dzieci, jest czego przebierać. Że sobie tak naprawdę do biblioteki nie możemy zajść do tego, bo cały czas mamy coś nieprzeczytanego. No jest to więc kolejny prezent, którym jest przeważnie książka, bo widzę, że jego to najbardziej cieszy. Samochodzik jest za chwilę. Oceniasz książki po okładkach? Tak, oceniam po okładkach, tylko troszkę to inaczej wygląda niż ocena książki. Oceniam jej wygląd, bo mi się strasznie podobają. I co jest ważne dla mnie, punkt programu, ale troszkę to jest tak jak z butelkami wina. Uwielbiam po prostu iść przez stoisko z alkoholem i oglądać butelki, etykiety. No po prostu to jest przepięknie wszystko przygotowane i od książki też bym tego wymagał. Dlatego nie lubię starszych książek, gdzie jest przy dobrej książce wrzucone po prostu jakieś zdjęcie obrobione. Może to jest lata 90. właśnie taka tendencja się zrobiła. Wrzucić byle co na okładkę. Ale tak, oceniam wizualnie, ale żadne skarby nie mogę tego przenieść na ocenianie tekstu. Zawsze to idzie osobno. Nie wyobrażasz sobie życia bez? Bez Boga i rodziny. To jest absolutna podstawa. Cała reszta jakoś leci już i układa się. Twoja pasja. Najbardziej mnie wciąga druk. Przygotowanie matryc do grafiki warsztatowej to jest po prostu coś obłędnego i potem czekanie na ten efekt, który bardzo często jest inny niż się wydaje. To mogę jako taką naprawdę największą pasję. Z drugiej strony, bardzo blisko malarstwo, też bardzo wciągający temat. Choć teraz trochę grafika mi bardziej weszła na... Biją się o siebie, tak naprawdę. O czas, którego dużo nie mam. Twój sposób pracy. Nie wiem, czy jest sposób. Nie wiem, czy mam coś takiego jak sposób pracy. To jest wyrywanie w tym momencie, przynajmniej na tym etapie, to jest wyrywanie chwil na to, żeby coś zrobić. I o dziwo myślę, że było mi to potrzebne, ponieważ zanim się urodził Czarek, nie potrafiłem wykorzystać czasu. Miałem cały dzień do malowania i bardzo często przepieprzałem ten czas na głupoty, szukając inspiracji, szukając sposobów pozyskania lepszego spojrzenia na to, co robię. Ale no przyznam, że zmarnowałem bardzo dużo czasu przez takie coś. Teraz mam chwilę, żeby lecieć do pracowni. Sprężam się, staram się zakończać kolejne etapy. Co cię inspiruje? Inspiruje mnie wszystko. Dookoła. Staram się wyłapywać po prostu kadry i obrazy. I chyba przede wszystkim tematy wizualne. Czy uczucie mnie pociągnie do tematu? Nie wiem. Chyba nie. Chyba kwestie wizualne głównie. Jak dbamy o siebie, kochamy siebie i u nas jest wszystko poukładane, na ile możemy wewnętrznie, idziemy w dobrym kierunku, a nie grzebiemy w jakichś śmieciach w internecie, to jesteśmy mocniejsi, bardziej pozytywni. To wtedy automatycznie przelewamy to na innych ludzi w kontakcie, jakimkolwiek. Często jest tak, że człowiek jest najwspanialszy, wydaje się, że jest najlepszym ojcem, jest najlepszą matką, jest wspaniałym dziadkiem, ale wraca do domu i przelewa swoje frustracje i wszystkie problemy na najbliższych, mimo że wszyscy patrzą jako wspaniała rodzina. Że gdzieś, jak nie zadbamy o ujście tych negatywnych rzeczy, to się wyleje, to nie ma siły. Czy twoja praca twórcza niweluje napięcia? Powoduje. To znaczy tak, bardzo często jest tak, że mam problem do rozwiązania pod tytułem. Siedzę przed obrazem i nie wiem, o co mu chodzi.
On coś do mnie mówi, ale ja nie mam pojęcia w jakich w ogóle językach. I nie wiem, dlaczego nie mogę rozwiązać problemu. Myślę, że to jest zamiłowanie, to jest zacięcie, choć się bardzo często nienawidzimy. Właśnie przez to, że coś nie gra. Tutaj jest bardzo pomocna moja żona w temacie oceny, bo jak ona przyjdzie z zewnątrz, nie siedząc przy tej mojej pracy, tak jak ja siedzę, gdzie się już zakręcam po prostu, już nie wiem co się dzieje i bardzo słuszne uwagi daję. Czasami tak jest, ale to nie jest tak, że to jest zawsze, bo to jest do tego wracam z przyjemnością. Ja miałem bardzo dużą przerwę teraz od malowania i wróciłem do tematu, to mi brakowało raz, że zapachu farb, którzy wszyscy uważają, że to śmierdzi, o oleju lnianym już nie wspomnę, terpentyny i tak dalej. Ja to uwielbiam po prostu. I no to jest taka niezdrowa miłość, czy dobrze określić to nie? Zdrowa. Właśnie efekty daje dość dobre, więc wydaje mi się, że jest, nie jest źle. Zdrowa miłość. Wydaje mi się, że tak. Czy sztuka może leczyć? Myślę, że powinna nawet. Bo tak naprawdę kontakt z dobrą twórczością, zaznaczam dobrą twórczością, taka, która coś wnosi dla nas dobrego, to jest podstawa funkcjonowania ludzi. Tak jak książki, tak samo obrazy, czy jakiekolwiek aspekty wizualne naszego życia nas budują. Tak, relacje, tak? Często jest tak, że uśmiechnięta pani, która sprzedaje nam bułki rano, potrafi nam cały dzień zrobić dobrze. Tak samo jak facet, który na nas natrąbi, potrafi cały dzień zepsuć. Niech ktoś jeszcze źle odezwie lub źle popatrzy. To ja uważam, że takie właśnie pozytywne podejście do sztuki, do twórczości jest potrzebne. Troszeczkę codziennie trzeba i dawkować, żeby się posilać, budować wewnętrznie. I świetnie. Bardzo fajnie. No to będzie cięte i składane, tak? To będzie cięte i składane. A, to super, to mamy łatwiej, tyle fajnie.